YouTube'a, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jako że moda na fidget spinnery nastała, więc ja sprawiłem sobie dwa takie fidget spinnerki. Ten śrubokręt nie jest tu bez przyczyny, ale do tego wrócimy później. Najpierw zaczniemy sobie może od tego czerwonego spinnera, tego odłożymy na bok. Powiem może trochę o zaletach i wadach tego spinnerka. Pierwszą zaletę słyszycie, a właściwie nie słyszycie. Jest to trudniejsza cisza. Ale jest i to wada tak samo. Ale zacznijmy od zalet. Dość ciężki, tak jak powinien być. Obciążniki siedzą na swoich miejscach. Nierzadko wylatują, ale to się zdarza sporadycznie. Tyle zalet. Mały. I tak to. Będzie się tak sobie. Teraz wady. Po pierwsze, na samym początku hałasował i to okropnie. Teraz 3-4. Łożysko można wyjąć bez problemu, a to przez to, że fidget spinner w tym miejscu pękł. Możecie to zobaczyć. Teraz jest w dwóch częściach. Gdyby się upadł, to można też wyjąć te obciążniczki. Mam go od tygodnia, ale już po tygodniu pękł. Tego spinnera kupiłem za 10 zł Chińczyków. Powiedzenie Made in China, sekundy i nie ma. Może się sprawdzić. Kręci się wolno, opornie, krótko. Nie wiem, czy mi się taki trafił, czy co. Mój był Ferrari. Jedyną jego zaletą jest to, że jest cichy. Tyle. Ale to też nie jest bez przyczyny. Wyjmijmy sobie wszystko i zdejmijmy osłonę. Proszę wam tu śrubokręta, bo tak nie szkoda tego. Bardzo samo łożysko. Łożysko smarowane. Nasmarowane, przez to tak cichutko chodzi. Chyba jeszcze widać trochę smar na łożysku. I ogólnie zalety, wady tego spinnera. Kupiłem go na 10 zł. Wiem, że są też droższe, ale sami widzicie. Tego na bok. Śrubokręt też. I teraz weźmy sobie tego. Ten jest nowy. Musiałem niestety zrobić krótką przerwę, ale już powracam do tematu. To jest nowy spinner. Jak widzicie, niebieski granatowy. Na samym wierzchu Made in China. By ktoś nie wiedział, takie samo znaczenie ma też Made in PLC. To jest to samo.
z tyłu i po bokach. Nic nie mam, bo po co? Ale już widać. Mam nadzieję, że widać. Tutaj ta folijka odchodzi. O, proszę bardzo. Była rozdarta na samym początku. Ale mniejsza z tym, wyciągnijmy spinnera. Spinner jest... Pudełko wyrzućmy. Spinner jest takim oto plastikowym, żeby mówić. Takim czymś plastikowym. Zwykły plastik. Wyciągnijmy go. To na bok. I jak już pewnie zdążyliście zauważyć, nowy spinner nie ma tutaj obciążników. Ma za to łożyska. Przez to jest dużo lżejszy. Dużo lżejszy i chyba trochę większy nawet. Ale jest lżejszy na pewno. Teraz posłuchajcie. Zdążyliście usłyszeć, mam nadzieję, i zauważyć. Ten spinner kręci się bardzo długo. To jest jedna część jego możliwości. Kręci się naprawdę długo, ale trochę go słychać. Pod światło odbijają się bardzo dobrze promienie. Materiał jest połyskujący. Jest w jednym kolorze, nie tak jak tu. Plastikowe... pomarańczowe zaślepki, czerwony spinner. Tylko jest jednolity. Jednolity, granatowy. I to bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo ładny. Bardzo łatwo można zdjąć zaślepki. Podważyć. Tutaj mam nadzieję, że widzicie łożysko. Łożysko nie jest smalowane jeszcze przeze mnie. Na końcu tutaj... Okej.